jako że to jest taki, powiedzmy, wakacyjny vlog, to trochę Wam tutaj pokażę, gdzie bywam, co zwiedzam, co robię. Zrobię jakąś taką sklejkę właśnie z wszystkich filmów, które nagram. No i puszczę Wam to jako w jednym filmie. I mam nadzieję, że Wam to się spodoba. Także miłego oglądania. Cześć! Gorące to jest. Nie, tak może być. Nic tu nie widać. Czekaj. Chyba to nie widać nawet, bo to wodorostami wszystko przykryte. A, to jest takie coś. Niam, niam. Luxury.
pushing us over harmony. Nature's great sanctuary. Thank you.
ziewa, a siebie biorna kroka. No lupernele, to nic ten złego, kiedy do nieba kieli mnie i widzę, że nam nic dobrego. Cześć, witajcie wszyscy. Właśnie wróciłam dzisiaj z wakacji, dzisiaj rano dokładnie mówiąc. Jestem taka trochę jeszcze rąbnięta, taka, mój mózg jeszcze nie myśli zbyt dobrze, także jeżeli będę się gdzieś plątać, to przepraszam, tak jakoś wyszło. No tak, a przyjechałam pociągiem tak samo w jedną stronę, jak i w drugą stronę. Jechałam pociągiem kuszetką, bo można się wyspać, ale ja nie umiem za bardzo spać w takich pociągach. Trochę się mogę przespać, ale nie trwa to zbyt długo, także także dzisiaj nie myślę jeszcze. Może jutro po solidnej porcji snu będę jakoś normalnie myśleć. W każdym razie chciałam się jeszcze dzisiaj z Wami podzielić moimi wrażeniami z wakacji, jako że ten vlog bardziej będzie przypominał jakąś, nie wiem, wycieczkę dziwną. Bo chciałabym zrobić taką sklejkę z tego, co udało mi się ponagrywać na miejscu. No ale nie ma tam zbyt dużo kwestii mówionych, także tutaj będziecie mieli taki końcowy obraz tego, jak to wyglądało. No i mam nadzieję, że Wam się to spodoba. Będzie to taka pocztówka z wakacji, elektroniczna pocztówka z wakacji, także z pozdrowieniami dla wszystkich. Także zacznijmy od początku. Przede wszystkim do Gdyni jeszcze niemal od dziecka. Zatrzymuję się w Gdyni, a jeszcze praktycznie po całym Trójmieście, bo tam niespecjalnie daleko jest. Także wszystko można sobie fajnie pozwiedzać. No i praktycznie, że jeżdżę tam od dziecka, no to kąty mniej więcej znam. Co roku oczywiście się to zmienia. Niektóre rzeczy się zmieniają, ale jakby większość rzeczy pozostaje taka sama. No, także ogólnie rzecz biorąc, to sporo plażowałam. Mam nadzieję, że widać moją opaliznę. Tak, podziwiajcie. Nie no, ogólnie zbyt dużo się nie opalałam, ale właśnie sporo sobie siedziałam na plaży, czy pływałam w tych ostatnich dniach praktycznie. Znaczy na początku właśnie było tak fajnie, bo była ciepła woda. Znaczy glonów było dość sporo, ale jednak udało mi się znaleźć takie miejsca, w których tych glonów zbyt dużo nie było, także można było się fajnie wykąpać. No niestety zatoka ma to do siebie, że tam sporo tego tałataństwa pływa w wodzie, ale idzie się przyzwyczaić. Ja się przez całe życie przyzwyczaiłam, także nie ma problemu. No a właśnie pod koniec mojego wyjazdu, już praktycznie te ostatnie dni, woda była tak lodowata, niesamowicie, że jak wchodziłam do wody, to Jezu, myślałam, że tam zamarznę dosłownie. Ale dałam radę, udało mi się popływać. Wykorzystałam czas tak jak mogłam, więc jestem ogólnie zadowolona. Sporo czasu ogólnie spędziłam w Sopocie. W Sopocie też bywałam na plaży. Jakoś mi się tam w sumie najbardziej podoba, chociaż plaże były wypełnione naprawdę po brzegi, zwłaszcza w dni, kiedy było naprawdę bardzo ciepło, to dosłownie nie szło szpilki włożyć pomiędzy ludzi, a co dopiero się rozłożyć. No nie za bardzo lubię takie tłumy, ale z drugiej strony wolę też takie plaże właśnie, które są strzeżone, które w miarę ładnie wyglądają i nie ma w morzu za dużo glonów, także kierowałam się w te rejony, no a w te rejony no to wiadomo najwięcej ludzi. No ale cóż, tak to już bywa. No poza tym pochodziłam oczywiście po Monciaku. Monciak też już jest trochę inny, bo jak ja pamiętam z dzieciństwa, wyglądał zupełnie inaczej. Teraz w ogóle Sopot przypomina bardziej takie uzdrowisko dla bogaczy, taki, nie wiem,
takie ekskluzywne miejsce, gdzie po prostu wszystko jest mega drogie i jest tylko dla ludzi bogatych, nie dla takich zwykłych szaraczków. No i to w sumie jest dosyć smutne, bo ja pamiętam Sopot z czasów, kiedy jeszcze nie był aż tak popularny i sporo osób sobie tam chodziło po prostu i można było w przystępnej cenie znaleźć coś fajnego. A teraz jest to trochę tak zrobione inaczej. W każdym razie sporo czasu właśnie spędziłam w Sopocie. Miałam okazję zobaczyć przez chwilę Fashion Week, bo akurat natrafiłam przy okazji, ale no zbyt dużo tam się nie działo, bo tylko modelki się zmieniały tam, co jakiś czas zmieniały sobie stroje i w sumie tyle wystawały na podestach. Nie wiem, pewnie coś wieczorem później było, ale ja już nie zostawałam na tak długo, więc nie widziałam nic więcej, ale coś tam można było pooglądać. Tak, byłam też jeszcze w Gdyni na triatlonie, o czym chyba pisałam na Facebooku. Ogólnie fajna impreza, no dużo ludzi, ale to wiadomo, zawsze na takich imprezach jest dużo ludzi. No ale ogólnie mi się podobało. Udało mi się zobaczyć, wow, Roberta Rozmusa, gdzie już przy końcowych biegach. Widziałam też Dorocińskiego, akurat przy mnie coś go chyba skurcz jakiś złapał i nie mógł za dobrze biec, ale udało mi się go zobaczyć. Niestety nie zrobiłam zdjęcia, bo Dorociński miał czapkę i okulary przeciwsłoneczne, także nie było widać jego twarzy i nie rozpoznałam go za dobrze. Dopiero potem zauważyłam, jak się trochę przybliżył do mnie, że miał na pasku napisane Dorociński. I to już było trochę za późno, żeby wyciągać aparat i robić zdjęcie. Także niestety nie natrafiłam, tak samo nie natrafiłam kamerą na właśnie tych znanych. Więc niestety nic z tego nie mam za bardzo, ale udało mi się ich zobaczyć, chociaż na chwilę. Potem widziałam jeszcze Maćka Sztura i to dwa razy nawet. I jeszcze Maćka Dowbora. Jego widziałam już przy mecie praktycznie, kiedy już dobiegał do mety. Chciałam mu właśnie zrobić zdjęcie czy pokręcić, ale przy sławach jest ten problem, że zwłaszcza przy mecie jest mnóstwo dziennikarzy, mnóstwo ludzi, którzy chcą mu zrobić zdjęcie. No i niestety raczej się nie dorwałam. Potem usiłowałam jakoś tak przez siatkę zrobić, ale nie wiem, czy mi się udało. Bo jeszcze nawet nie oglądałam tych zdjęć, także nie wiem, czy coś z tego wyszło. No, potem jeszcze właśnie widziałam Koroniewską, która była tam przy Dowborze i ogólnie Dowbor był już na mecie lekko zasłabnięty niestety, bo te biegi go chyba wykończyły zupełnie. No i większość czasu już później spędził w tym namiocie takim medycznym. I praktycznie nie odpowiadał na pytania zadawane przez dziennikarzy. Tu wyręczyła go chyba Koroniewska, także no, potem już chyba się nie pokazał. No. Tak, miałam też okazję, jako że nad morzem, chociaż nie musi być to też nad morzem, może być też w innych częściach kraju, ale jakoś tak mi nad morzem najlepiej smakuje, to miałam okazję po raz trzeci w życiu zjeść sushi. Tak. Ogólnie ja bardzo lubię sushi. Jakoś początkowo nie do końca byłam do tego przekonana, do tego pomysłu jedzenia takiej ryby, ale potem mi posmakowało i całkiem fajnie się to zjada. No i przy okazji jeszcze też zjadłam sobie zupę miso, także mi ogólnie bardzo smakowała. Tam było z łososiem bodajże, no i oczywiście z tofu, z mnóstwem różnych paprochów w środku, których nie do końca jestem w stanie rozpoznać, ale smakowało to dobrze wszystko i naprawdę polecam, jeśli chcecie sobie spróbować, to polecam. Było bardzo fajnie, to smakuje.
Byłam również w Gdańsku na Jarmarku Dominikańskim. Praktycznie zawsze, jeżeli jestem w Trójmieście czy tam w Gdyni na wakacjach, to jeśli akurat trafiam w ten okres, gdzie jest jarmark organizowany, to praktycznie zawsze tam jestem. Lubię sobie tam pochodzić, pozwiedzać, zobaczyć, co tam można kupić ciekawego. Chociaż rzadko coś kupuję, ale pooglądać sobie lubię. Także byłam w Gdańsku i w Gdańsku miałam okazję spotkać jednego z moich widzów, Faustynę, także pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Miło mi było Cię spotkać. No i mam nadzieję, że kiedyś jeszcze się zobaczymy. Także fajna sprawa. No i tak jak mówię, dużo rzeczy tam do pooglądania jest. Ja się ogólnie dość zatracam w takich straganach, gdzie są sprzedawane różnego typu starocie, jakieś stare obrazy, stare naczynia, stare sztućce, stare zegary. Praktycznie każdy przedmiot z takich staroci jest unikalny i wygląda naprawdę niesamowicie. No i fajnie się na to patrzy tak naprawdę, więc ogólnie pozwiedzać takie rzeczy jest fajnie. Nie zawsze miałam taką ładną pogodę, to znaczy nie zawsze było słońce. Przez parę dni praktycznie padało albo było tak pochmurnie, więc nie było co siedzieć na plaży, tylko łaziłam i robiłam coś innego. I tak w jednym z tych dni zimniejszych to wybrałam się do kina na Iluzję. Polecam wszystkim, którzy jeszcze nie widzieli. Naprawdę świetny film, mega fajnie zrobiony. Opowiada o czterech bodajże iluzjonistach, którzy próbują się dostać do jakby elitarnego grona najlepszych iluzjonistów, nie wiem, na świecie czy coś takiego, i ogólnie mi się od razu skojarzyło. Aha, jeszcze dokończę może o filmie. I właśnie próbują się tam dostać poprzez zrobienie jakiegoś wielkiego, oryginalnego numeru. I tu najbardziej mi się przypomniało właśnie Grey Matter, jeżeli ktoś kojarzy tę grę. To tam również mieliśmy okazję kierować magiczką, która próbowała się dostać do takiego elitarnego grona. No i też musiała wykonać jakiś taki wielki numer. I to ta fabuła idealnie mi spasowała. W każdym razie to wszystko fajnie tak prezentuje się, jeszcze zwłaszcza na dużym ekranie, gdzie te efekty są takie no naprawdę super. Także polecam, nawet jeżeli nie widzieliście w kinie, to polecam zobaczyć chociażby normalnie sobie na DVD w domu, bo film jest naprawdę bardzo fajnie zrobiony, do końca tak powiedzmy trzyma w napięciu i no i różne, no różne ciekawe, nie chcę wam za bardzo zdradzać z fabuły, no bo wiadomo, jeżeli chcecie zobaczyć, to nie chcę wam spoilerować, także polecam naprawdę, jeżeli nie widzieliście, to fajny film naprawdę. No, także to by było już w sumie wszystko z takich większych rzeczy, które robiłam, no bo tak jakoś wyszło, że nie za dużo tego było, ale odpoczęłam sobie, to w sumie najważniejsze, i bawiłam się dobrze na wakacjach, także jestem ogólnie zadowolona. No i mam pytanie do Was, gdzie Wy byliście na wakacjach? Czy wyjeżdżacie jeszcze gdzieś i podzielcie się swoimi wrażeniami wakacyjnymi? Czy to w komentarzach, czy to w odpowiedziach wideo, przyjmuję wszystko, co oczywiście tyczy się tematu. Także dziękuję Wam za wysłuchanie, no i do usłyszenia. Pa, pa! Feet in the sand, with my head in my hands.
as luxury, pushing us over.